Dzień dobry! W tym odcinku chciałbym wrócić do jednego z bardzo znanych filmów akcji w latach 90., Liberator z 1992 roku ze Stevenem Sigalem. Film określany był jako szklana pułapka na statku. W swoim czasie osiągnął naprawdę ogromny sukces. A jak wygląda dzisiaj? Moja seria jak zestarzał się film jest właśnie po to, aby to sprawdzić. W tym odcinku zobaczymy jak dziś prezentują się zdjęcia na pancerniku, jak ocenimy rolę Sigala i czy akcja wciąż będzie atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy. Będzie o twórcach, o ciekawostkach z planu oraz o okręcie, który pojawił się w Liberatorze. Przypomnijmy sobie film, który w swoim czasie latał na kasetach VHS po osiedlach. Główny bohater to typ macho i Steven Seagal pasował do takiej roli. Najczęściej w filmach tamtego okresu był bohaterem z wyjątkowymi umiejętnościami walki i często z tajemniczą przeszłością. Właśnie takim bohaterem jest Ryback, w którego wcielił się Seagal w Liberatorze. Jest to inny bohater niż John McClain ze szklanej pułapki. John znajduje się w podobnej sytuacji co Ryback, bo zostaje uwięziony w budynku podczas napadu terrorystów. Bohater Liberatora jest zaś na statku, który też opanowali terroryści. Różnica między tymi bohaterami jest ogromna. John jest bardziej rodzinny, poznajemy jego żonę, wiemy, że ma dzieci. Do tego ma problemy małżeńskie. To zwykły glina, a nie wyszkolony komandos. Dla widza jest bardziej ludzki i tym samym bardziej przystępny. Ryback to samotnik, były komandos, który z jakiegoś powodu został sprowadzony do roli kucharza na okręcie wojennym. Nie ma rodziny, mało się uśmiecha, jest zbyt stanowczy i zawsze opanowany. Te cechy mogą podobać się widzowi, ale mogą też wywoływać pewien dystans do tego bohatera. John nie umiał kryć emocji, co mogło być bliższe widzom, których emocje. Czasem mogły brać górę. Ryback to bohater, którego dawniej częściej spotykaliśmy w kinie akcji. Typ osiłka, który mało mówił, umiał strzelać i walczyć. Dziś jednak taki bohater będzie nawet. nudny. Współczesna widownia przyzwyczaiła się do bohaterów jawnie wyrażających swoje emocje i do tego ze zwyczajnymi problemami. Mocne kino lat 80. i 90. lubiło mocnych bohaterów którzy niekoniecznie okazywali emocje, ale wtedy widzą to pasowało. To był czas wielu filmowych osiłków, wśród których Seagal też zaistniał. Mieli dobrze prezentować się na ekranie, walczyć i strzelać. Niektórzy aktorzy potrafili jednak zmienić swój wizerunek twardziela, a Sigal wydawał się go zawsze utrzymywać. Dlatego dziś główny bohater liberatora nie będzie ciekawym bohaterem dla widza. Każe nosić torbę z bronią dziewczynie, która zdołała uchronić się przed napastnikami. Tutaj jego żart o równouprawnieniu może w latach 90 Działał, ale dziś będzie słaby. Dzisiaj w tym bohaterze nie doświadczymy humoru jak kiedyś. Więcej humoru doświadczymy od napastników. Film może pochwalić się naprawdę znakomitą obsadą. Tommy Lee Jones w roli Zbira, z wysoką inteligencją i niezłym humorem, jest świetny. Aktor zaczynał karierę jeszcze w latach 70. Po liberatorze zagrał w ściganym, a za tę rolę otrzymał Oscara. Aktor zawsze miał twarz i sylwetkę, która była charakterystyczna i pasowała do silnych postaci. W liberatorze jest złym twardzielem, ale jego bohater został zmiękczony żartami, które wielokrotnie daje. To pozwala widzom polubić tę postać. No i powiem, że jego żarty będą o niebo lepsze od żartów protagonisty. I nawet jeśli znowu porównać Liberatora do szklanej pułapki, to bohater Jonesa jest zupełnie innym antagonistą niż bohater Alana Rickmana. Ten i ten są inteligentni i profesjonalni w tym, co robią, ale o ile Rickman zagrał stonowanego antagonistę, tak Jones zagrał z pozoru szalonego faceta. Ale pomimo wizerunku nieokiełznanego rock'n'rollowca, widz uwierzył w jego siłę, w jego inteligencję, a także w zdrowy rozsądek. Gary Busey występował w różnych filmach, ale najbardziej wówczas znany był z roli antagonisty w zabójczej broni Richarda Donera oraz w Predatorze 2, w którym zagrał agenta specjalnego. Nie bał się ról negatywnych, jak i pozytywnych bohaterów. Na swój sposób był charakterystyczny, mniej bardziej pasował do ról negatywnych postaci. I w Liberatorze takim bohaterem jest. W filmie pojawia się także aktorka Erika Eleniak. W latach 80. zasłynęła rolą w serialu Słoneczny Patrol. Występowała w pierwszych trzech sezonach i chyba nie muszę mówić, że zdobyła serca szczególnie męskiej widowni. Gdy rozpoczęła pracę na planie serialu, miała 19 lat i świetną sylwetkę. W filmie Liberator miała 22 lata. Dostała rolę dziewczyny, występującej w filmach dla dorosłych, która została wynajęta, by wyskoczyć z tortu na urodzinach kapitana. Przez mdłości zasypia i dzięki temu nie zostaje ujęta przez napastników. Twórcy filmu wyraźnie wykorzystywali fizyczne atuty aktorki. Jako ciekawostkę można wskazać oryginalne wydanie Playboya z 1989 roku, które zostało użyte w filmie. Panowie rozmawiają o bohaterce, która ma przylecieć na okręt. Patrzą na jej zdjęcia w czasopiśmie. Erika Eleniak naprawdę pojawiała się w Playboyu i właśnie między innymi w tym konkretnym wydaniu, wykorzystanym w filmie. Szkoda, że poza dobrą sceną z tortem, rola aktorki przez resztę fabuły sprowadzona jest do. patrzenia na rajbaka. I to jest duży minus tego filmu. Wydaje się, że twórcy nie mieli pomysłu na tę postać i tylko dali blondynkę, która na końcu pocałuje się z protagonistą. To jest słabym punktem Liberatora. Dziewczyna jest w tym filmie po to, aby spełnić pewne wymogi kina akcji lat 90. Musiał być jakiś silny protagonista i musiała być jakaś ładna dziewczyna, aby ten miał się w kim zakochać. Tylko, że kino lubi i lubiło stawiać na emocje. Jeśli bohaterowie mieli się pocałować, to powinno między nimi zaiskrzyć. I to musi poczuć widz. I nie jest nic złego w tym, że kino korzystało z pięknych aktorek i zestawiało je z pięknymi aktorami. W Uniwersalnym Żołnierzu z 1992 roku obok Wandama mieliśmy szczupłą bolondynkę o ładnej twarzy jako dziennikarkę, która weszła w relację z protagonistą. Między nimi rodzi się uczucie, ale to uczucie zostało dobrze umotywowane. Bohaterowie spędzili ze sobą trochę czasu, przeszli przez różne emocje, dzięki czemu mogli się poznać. W filmie Speed. Niebezpieczna prędkość z 1994 roku mamy piękną Sandrę Bullock, tym razem obok Keanu Reevesa. Tutaj Znowu przystojny protagonista pod koniec filmu zakochuje się w dziewczynie, ale podczas fabuły jest dużo różnych sytuacji, w których mogą siebie poznać. Liberator pokazuje sceny, w których protagonista pracuje nad bronią, a dziewczyna stoi z tyłu i się przygląda. I takie sceny mają sprawić, że się potem w nim zakocha? Kiedyś widz nie zwracałby na to uwagi, bo zafascynowany byłby głównym aktorem, piękną dziewczyną i dobrą akcją. Ale dziś odbiorca wymaga więcej. I zwraca uwagę na relacje bohaterów. Nawet w kinie akcji. Trochę szkoda w liberatorze tej relacji protagonisty z bohaterką, tym bardziej jeśli się wie, że autorem scenariusza jest człowiek, który wcześniej napisał scenariusz do Pretty Woman. A jak wszyscy pamiętamy, ten film wspaniale pokazał nietypową relację biznesmena z kobietą lekkich obyczajów. I każdy pragnął, by tych dwoje w finale się złączyło. Poza wątkiem miłosnym w filmie Liberator wskazałbym dziś jako minus przemianę głównego bohatera. Przemiana protagonisty nie jest w tym filmie widoczna. Rajbak jest typem twardziela i takim pozostaje do końca filmu. Jeśli na początku prezentuje się przed odbiorcą jako niesforny wobec władzy, bo nie chce założyć specjalnego munduru, a na końcu widzimy go w mundurze, to raczej trudno uznać to za przemianę charakterologiczną bohatera. Taka przemiana w filmie nazywa się łukiem przemiany bohatera. Pierwszy akt historii pokazuje nam bohatera takim, jakim jest. W drugim akcie wydarzenia, jakich doświadcza, mają wpłynąć na jego zmianę. A w trzecim akcie Odbiorca ma zobaczyć efekt tej zmiany. Tej zasady trzymają się scenarzyści, ale w Liberatorze przemiany protagonisty nie poczujemy. A szkoda, bo jest to element historii, który sprawia, że filmy się dłużej starzeją. Liberator do takich nie należy. Mimo wszystko dobrze jest zobaczyć Stevena Sigala w złotym okresie swojej kariery. W kinie pojawił się pod koniec lat 80., ale szybko polubiła go ówczesna widownia. Przed Liberatorem wystąpił w filmach Niko ponad prawem, Wygrać ze śmiercią, wybraniec śmierci i szukając sprawiedliwości. Wszystkie te filmy były wysoko oceniane jako kinoakcji. Warto wskazać jeszcze jednego bohatera filmu Liberator. Okręt, który jest częścią fabuły to USS Missouri, ale w filmie zastąpił go inny pancernik. Okręt, który posłużył filmowcom to pancernik USS Alabama, służący marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Został zbudowany w latach 30. XX wieku. Jego długość to 207 metrów. Uczestniczył w różnych działaniach wojennych do 1947 roku, kiedy został przydzielony do floty rezerwowej. Były plany jego modernizacji, ale nie doszły do skutku, głównie ze względu na wysoki koszt. W 1962 roku okręt został wykreślony z rejestru statków marynarki wojennej i miał być rozebrany. Jednak stan Alabama zawalczył o niego. Okręt miał być uznany za pomnik wszystkich z Alabamy walczących podczas II wojny światowej. Marynarka zgodziła się pozostawić statek i przekazać go Alabamie, ale pozostał problem transportu. Władza Alabamy musiała zdobyć fundusze. Udało się zebrać odpowiednią sumę pieniędzy dzięki publicznej zbiórce. W 1964 roku USS Alabama trafił do miasta Mobile w stanie Alabama, a oficjalnie został przekształcony w muzeum na początku 1965 roku. Tam znajduje się on w miejscu określonym jako Park Pamięci pancernika USS Alabama. Marnarka wojenna zastrzegła sobie prawo odebrania statków w każdej chwili do celów wojennych. Poza filmem Liberator, pancernik wystąpił jeszcze w filmie Ostatnia misja USS Indianapolis z 2016 roku z Nicolasem Cage'em. Jest sporo ujęć ukazujących w pełni statek. Niektóre będą bardzo przyjemne dla współczesnego odbiorcy, inne niekoniecznie. Drgania obrazu dadzą wyraźne poczucie, że są to ujęcia z lecącego helikoptera. Dziś kino korzysta z dronów i systemów stabilizacji, dzięki którym zdjęcia są wolne od drgań i szarpania. Spójrzcie na ujęcie helikoptera na tle statku. Obraz drga. Ale pomimo tego ujęcie robi wrażenie. Ujęcia z helikoptera też się trzęsą. Na początku filmu są też bardzo dobre ujęcia statku z lotu ptaka. Tutaj kamera trzęsie się dosyć mocno. Młodemu widzowi może to przeszkadzać, bo skojarzy je z niedbałymi ujęciami. Są też dosyć stabilne ujęcia, ale krótkie i z minimalnym ruchem. Mimo wszystko ujęcia statku z ptasiej perspektywy są według mnie naprawdę udane. Te drgania dodają realizmu. Twórcy z wielkim szacunkiem pokazali statek za dnia. Jest nawet kilka smaczków w tych ujęciach, na które warto zwrócić uwagę. Nocą nie mamy już pełnego widoku statku, ale mamy mnóstwo ujęć poszczególnych jego części. Światła wspaniale go oświetlają. Tony metalu pokazane w mroku podnoszą charakterność tego filmu. Widz ma okazję zobaczyć statek w działaniu militarnym oraz pracę ludzi na takim statku. Nie tylko wojskowych, ale także kucharzy. Można oczywiście się przyczepić do kilku ujęć jak tego z krzywą kompozycją. Ale co z tego, że most jest krzywy? Samo ujęcie jest ładne. Autor zdjęć wielokrotnie pokazał, że potrafił dopracować kompozycję do perfekcji i naprawdę nawet dziś będziemy chcieli patrzeć na ten statek. Według mnie fani okrętów, szczególnie wojennych, będą zadowoleni. Za zdjęcia odpowiedzialny jest brytyjski operator Frank Tidy. Miał trudne zadanie, bo musiał pokazać wiele scen na statku, a nie miał do dyspozycji sprzętu, jaki filmowcy mają dziś. Nie miał małych kamer czy małych urządzeń do stabilizacji obrazu. A pamiętajmy, że na statku należało rozstawić nie tylko sprzęt kamerowy, ale także oświetlenie filmowe. Kupa sprzętu. Miejsca nie było wiele, tym bardziej autorowi zdjęć należy się respekt. Przed Liberatorem Frank Tidy wykonał zdjęcia do takich filmów jak m.in. pojedynek Ridleya Scotta, Kot milczenia z Jackiem Norrisem, Przesyłka z Gene Hackmanem i Tomem Lee Jonesem, uwaga, reżysera, który nakręcił Liberatora, dalej Żona rzeźnika z Demi Moore, czy Stój, bo mamuśka strzela z Sylwestrem Stallonem. Za reżyserię odpowiedzialny jest niebyle kto, bo Andrew Davis. Ten człowiek ma na swoim koncie naprawdę wiele hitów, w tym ściganego, za którego Tommy Lee Jones otrzymał Oscara. Wymienię kilka filmów w jego karierze. Będą to Kot milczenia z Chuckiem Norrisem, Niko ponad prawem ze Stevenem Seagalem, wspomniana już Przesyłka, oczywiście Ścigany z Harrisonem Fordem, Reakcja łańcuchowa z Keanu Reevesem i Morganem Freemanem, Świetny dealer Morderstwo doskonałe z Michaelem Douglasem, na własną rękę z Arnoldem Schwarzeneggerem czy patrol z Kevinem Kostnerem. Jak widzicie, ten reżyser pracował ze znanymi aktorami, często w szczytowym okresie ich kariery. Dał widzom wiele niezapomnianych produkcji. I Liberator też taką produkcją był, ale w swoim czasie. Film otrzymał dwie nominacje do Oscara w kategoriach: Najlepszy dźwięk i Najlepszy Montaż Dźwięku. Statułatki nie zdobył, ale to świadczy o tym, że dbałość o stronę techniczną filmu była. Ja osobiście bardzo żałuję sceny z helikopterem, który wybucha na statku. Porównywana była, zresztą nie bez powodu, ze sceną wybuchu na dachu w szklanej pułapce. W Liberatorze ta scena mogła być nieco lepiej przedstawiona. W szklanej pułapce jest więcej dramaturgii, a widz boi się o bohatera. W Liberatorze nie mamy takiego poczucia, a jedynie oglądamy fajny wybuch. Film dzisiaj będzie miał trochę atutów. Przede wszystkim aktorzy, którzy w owym czasie byli na topie. Do tego jest okazja zobaczyć młodszego Tomiego Jonesa w naprawdę świetnej kreacji. No i nie zapominajmy o Stevenie Sigalu, który w owym czasie był u szczytu kariery. Warto też zwrócić uwagę na zdjęcia. Przede wszystkim zdjęcia statku wydadzą się dziś bardzo realistyczne. A minusem tego filmu, poza spłyceniem relacji bohaterów, będzie dziś. Sama historia. I to jest minus, który kiedyś nie był minusem. W latach 90. widzowie mniej zastanawiali się nad realizmem danej historii cieszyli oko efektami i patrzyli na ulubionych aktorów. Pamiętacie film Armageddon Michaela Baya z 1998 roku? NASA szkoli ludzi z platformy wiertniczej na astronautów. Ci lecą w kosmos, lądują na asteroidzie, by umieścić w niej ładunek wybuchowy. Wszystko po to, aby uniknąć kolizji Ziemi z lecącą w jej stronę asteroidą. Aha, i dodam, że wszystko odbyło się w ciągu 18 dni. Dziś wielu widzów, patrząc na sprzeczności w tym filmie i łamanie praw fizyki, złapie się za głowę. Ale to dziś. Wtedy Armagedon był niepodważalnym hitem. Współczesny widz nie jest już taki łatwy do kupienia i nie musi się znać na wszystkim, żeby poczuć, że coś jest nierealne. I tak w liberatorze antagoniści zbyt łatwo dostają się na wojskowy statek, zbyt łatwo przejmują pociski nuklearne i zbyt łatwo je odpalają. Dzisiaj widz tego nie kupi, trzeba więc mocno przymknąć oko na niektóre elementy scenariusza. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Koniecznie ocencie moją pracę, koniecznie polecajcie moją pracę i zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki i do zobaczenia!